przebierałam pościel. Tak wygląda każda kobieta po przebieraniu pościeli, ale kupiłam prześliczną pościel w Home & You. Właściwie kupiłam je na super promocji. Krzyś tu jest gdzieś na drabinie. Kupiłam ją w promocji, bo pierwsza pościel była w cenie regularnej, a druga była za 10 zł, więc kupiłam dwie pościele właściwie w cenie jednej i jeszcze dostałam bony rabatowe 100 zł, czyli w sumie wyszły mi 3 bony rabatowe. Ja Was informuję zawsze o tych promocjach w Home & You na moim Instagramie, więc tam Was bardzo serdecznie odsyłam. Aktualnie promocja odnośnie pościeli jeszcze trwa, bo trwa do któregoś tam marca, tutaj Wam napiszę, więc warto z tego skorzystać. Za każde wydane 100 zł dostajecie 100 zł gratis. Pościel prezentuje się w ten sposób. Kupiłam taką w paseczki, białą i drugą kupiłam zupełnie w jednolitej bieli. Ona jest 100% bawełna i powiem Wam, że w dotyku jest super, strasznie przyjemna. Lepiej? Jak jest biała pościel, to jest super, nie? Nie kocę. A Ty masz brudne stópki, wiesz? No. Także jestem mega zadowolona. To jest moja kolejna pościel z Home & You, bo mam też świąteczne pościele i tak dalej i z nimi się zupełnie nic nie dzieje. Cześć. Co tam? Drabina, ale nie sięgnie. Nie sięgnie? Dzięcioł nam wydziubał dziurę w elewacji i Krzyś się rozkminia, jak ją naprawić. Ja tak z trzema liśćmi, no ale żyję, więc go nie wyrzucam. Ale powiem Wam, że wszystkie normalnie na sztuczne wymienię. I jeszcze, tak z informacji, to testuję taki gadżet, ale to będzie wynik tego testu na Enjoyment w głównym kanale, więc tam Was bardzo serdecznie zapraszam. I powiem Wam, że jak na razie naprawdę zacnie to wygląda. W ogóle bardzo dużo testów obcinania grzywki i innych różnych rzeczy jest na kanale Enjoyment. Właściwie to rozpuszczę sobie włosy, bo już mój kucyk wygląda strasznie. Więc tam wpadajcie, bo ostatnio się sama obcinałam. Znowu kolejna mucha, Mikołaj, zobacz. Non stop jest stąd wypuszczana, nie wiem skąd one wyłażą. Idź, poszła. Jeszcze będzie mycie okien za niedługo. Mama, nie ma muchy. Nie ma, pozbyła się mama muchy. Mama to jest taki super hero. Tam rusza, to rusza. No ja Ci mówię, że to jest ten. To nie jest robaczek, to jest kawałek jakiegoś sznureczka. Wyrzucę go, dobra? Tak. Okej. Okay. Rusza. No mi się wydaje, że się nie rusza, no ale dobra. W ogóle klasyka jak co roku, zdjęliśmy pudła z rzeczami wiosennymi, letnimi, także będę wymieniała garderobę. W ogóle bardzo dużo wyprzedaż robiłam w ostatnim czasie. Sporo miejsca mi się generalnie w garderobie zwolniło, ale powiedziałam, że będę starała się tak przemyśliwać te stylizacje. Jeżeli coś mi nie pasuje, jakby do mojego stylu, to po prostu będę się tego pozbywała, bo nie ma sensu mi tego trzymać. I jeszcze tutaj mam cały kosz dobroci, ale Mikołaj, tego nie wyciągaj. To będzie test z rzeczami z Action. Mama, różnymi takimi cudami. Mama, są to. Tak, to nie wyciągaj mi tego, bo to mamusia będzie testować, wiesz? Ja pytam. Tutaj są takie różne. Co? No, na przykład Mikołajowi się to spodobało. To jest taki do mycia włosów, wiesz? Czepek. Ale odłożysz go mamusi? Proszę. Dziękuję. W ogóle najlepsze to jest światło, które cały czas widzi kurz aktualnie. I ja tutaj wczoraj, przedwczoraj ten kurz ścierałam i znowu jest. Ktoś jedzie na motorze, wiesz? Dobra. Tutaj ogarnięte. Mikołajowi jeszcze otworzę. Jak jasno. No masz resztkę mleczka, tak. Tak wyglądają te bony i dostajecie je w zamówieniu. Ten mój paragon. 229 minus 219 i pościel wyszła mi 10 zł, słuchajcie, no niesamowite, także mega czat, nie? Przerabiam doniczki, maluję, cuduję, kombinuję. O, muszę jeszcze drugą warstwę położyć i będę miała gotową. Ale efekty, o co chodzi, to na Instagramie. I co, będziesz się wspinał na tą linę? Drabinka. A drabinka to tutaj miała być, ale jest karmnik zawieszony, wiesz? Tak, dla ptaszków Gdzie? No gdzieś latają wysoko.
Tak, masz rację, że tam lata ptaszek. Może cię usłyszy i przyleci tutaj zrobić am-am, tak? O, gdzie? Tam! Do mnie! Do mnie! Mhm. Do mnie! Do mnie! To ja się pochuśtam. Cześć. Ale nie skacz, brudne łapy. A Jezu, zaraz i ta spadnę. Mamy kolejny dzień i wzięliśmy się za generalne porządki w schowku. W schowku mamy wszystko, co musi znaleźć się w domu. Czyli pralka, suszarka, opony. Tak, jest! Wszystkie narzędzia, wszystkie jakieś tam rzeczy do naprawiania całego świata. Wszystko jest wszędzie. Nawet tutaj płytki się znalazły. Te kolejne. I kolejne. Także trochę tego jest. Krzyś rozkłada tam aktualne meble, które były kiedyś naszą kuchnią. O, ona wie, że to jest jej. Ale nie po tobie. Więc taka totalna prowizorka i będziemy wkładać tamten regał. Już go Krzyś wzmocnił, żeby wytrzymał napór tych wszystkich narzędzi, bo one są ciężkie. Więc tu będziemy wkładać pojemniki, które sobie opiszemy i wszystko będzie w jednym miejscu i będzie to miało, jak to się u nas mówi, ręce i nogi. Tak, pięknie włożyłeś robota. A my idziemy na górę z Mikołajem, żeby tutaj tacie nie przeszkadzać, tak? I ja wgrywam właśnie film na drugi kanał. Ramka. I gdy film będzie się wgrywał, to ja w międzyczasie przekładam rzeczy zimowe z letnimi, także jeszcze mam trochę prania, żeby wszystko wyłożyć na strych, ponieważ nie chciałabym, żeby jak to w naszym zwyczaju bywa, całość kwitła przed pokoju na górze jakieś 3 tygodnie do 2 miesięcy, właściwie do przyszłej zimy. Więc chcę to zrobić szybko, żeby dzisiaj to wszystko wynieść i wymienić te rzeczy między sobą. Chodź kochani, idziemy, bo tutaj jest brudno i tacie przeszkadzamy. Śruby. Dobra, to weź sobie te dwie śruby, które chcesz i chodź, idziemy na górę. Pan napakował pełno śrub. Teraz będę musiała sprawdzać jego kieszenie i twoje. No nie, tatuś tu zostaje sam. Śruba mój. Chodź, idziemy układać ubranka na górze. My tak postanowiliśmy w ogóle z Krzysiem, że będziemy sukcesywnie sprzątać i codziennie coś robić. Dzisiaj mamy piątek, więc stwierdziliśmy, że zrobimy sobie taki dzień wewnętrzny, bo w sumie pracę, wszystko co mieliśmy zrobić było zrobione. Ja mam tam jeszcze kilka rzeczy jak opublikowanie filmu i tak dalej. Natomiast to już jest mały pikuś, ale stwierdzimy, że codziennie zrobimy coś, bo potem, gdy nas skrupi się tych wszystkich rzeczy takich domowych, to nie idzie z tym dojść do ładu, no nie? Także ja wrzucam film i idę robić z garderobą. Teraz skoro już publikuję ten film, to przy okazji wam też powiem, bo jest to aż minus 40% na wszystkie produkty nieprzecenione w sklepie www.biocosmetics. Ja akurat dodaję z tym film, dlatego stwierdziłam, że skoro nagrywam vloga, to przy okazji wam powiem, bo może sobie z tego skorzystacie. Wszystkie żele, pod prysznic i tak dalej, wszystko co nieprzecenione kupujecie minus 40%, więc taniej niż w Rossmanie, gdzie by the way też kupicie te produkty. Moja seria Ageless Beauty wychodzi już praktycznie za połowę ceny. I to jest taka seria, którą ja najbardziej lubię. Mają świetne kremy i inne takie toniki, żele, kremy pod oczy i wszystko. Płyny micelarne do takiej cery dojrzałej. Bardzo ładnie napina i to jest naprawdę fajny produkt. Dobra, kończę już prawie i idę robić dalej.
Jak jej delikatnie ogłaszczemy. Nie wąsi. Fudziły. Delikatnie. Popatrz, przytula się do ciebie. Tu się ją. Ucieka, daję. No, ucieka troszkę. Uczy, baba, uczy. Delikatnie. Mamo, uczy. Tak, to są uszy. Tak. Mruczy. No mruczy. Po swojemu mruczy. Oj. Oj. A psik. Idziemy sprzątać? Chodź. Pomożesz mamie. Tu nastry wywali.